Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się ciekawym dość tematem. Zajmiemy się wykonaniem kółek metalowych, takich warsztatowych, przemysłowych. Kółka wykonamy sami. Tutaj mamy sytuację o tyle prostą, że te kółka nie będą kółka skrętne, tylko są to kółka stałe, więc praca będzie uproszczona. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze kanału, to zrób to już teraz, ponieważ kółka będą wykorzystane w najbliższym czasie w dość ciekawym projekcie, więc i film już niedługo, już niebawem się pojawi. Aby go nie przegapić, subskrybuj, naciśnij dzwonek, a dostaniesz powiadomienie o nowym filmie. A wracając do samych kółek, kółka będą wykonane w 100% przeze mnie i w 100% z metalu. Są kółka dostępne w handlu, niestety cena tych kółek jest zbyt wysoka. Chcę tutaj obciąć koszty, a dodatkowo mieć okazję nakręcenia, myślę, że ciekawego materiału. Dlatego zdecydowałem się, aby te kółka wykonać samemu. Za obręcz tego koła posłuży nam rura stalowa Fi 102 mm. Potnę tą rurę na plastry i stworzą mi się obręcze. Piasta tego koła to będzie pręt około Fi 24-25 mm przewiercony pod śrubę, a szprychy wykonam po prostu z płaskownika. Wyspawam to w jedną całość i stworzy się tym samym kółko. Nie będę osi łożyskował, ponieważ przeznaczenie tego kółka jest takie, nie inne. Nie będę jeszcze zdradzał, ponieważ nie chcę jeszcze się chwalić tym projektem, który właśnie czeka na realizację. Natomiast nie przewiduję tutaj robienia wielkich przebiegów na tych kółkach, ani rozwijania wielkich prędkości, dlatego to ułożyskowanie jest niepotrzebne. Ono pewnie w tym projekcie by było, jeżeli miałbym tokarkę. Tokarki niestety nie mam, więc jestem skazany na maszyny i na możliwości, które po prostu te maszyny dają mi, które posiadam, więc no niestety piasta będzie pręta 24 mm, pręt będzie przewiercony, będzie śruba, będzie to przesmarowane. Myślę, że takie rozwiązanie mnie przeżyje. Dobra, zabieramy się za pracę. Obręcze mamy już ucięte. Powiem Wam szczerze, że niezły test dla piły taśmowej. Dokonałem pomiaru szerokości. Planowałem ciąć to na 50 mm. Uciąłem lekko w plusie, ponieważ nie byłem pewny piły jednak do końca na tej średnicy. Jednak podejrzewałem, że gdzieś coś bokiem piła może pójść. Natomiast jestem w głębokim szoku, że z taką dokładnością piła, chińska piła, z taką dokładnością ucięła 50 mm i 7 dych. 50 mm i 7 dych. 50 mm i 5 dych. 50 i 6 dych. I 7 dych, 8 dych nawet, czyli powiedzmy między 5 a 8, 3 dziesiątki milimetra jest to dokładność, z jaką udało mi się uciąć rurę o średnicy 102 mm. Także myślę, że naprawdę bardzo niezły wynik. 3 dychy to jest dokładność, jeżeli chodzi w przypadku piły taśmowej, no to chyba nie jesteśmy w stanie uzyskać lepszą dokładność, przynajmniej na takim sprzęcie przeze mnie już wyeksploatowanym, więc podejrzewam, że naprawdę wynik świetny. Często piszecie, że gdzieś piła tnie krzywo, tnie jak kiełbasa. To jak piła tnie zależy tylko i wyłącznie od nas. Powiem Wam szczerze, że tylko raz się przyłożyłem tutaj do ustawienia samej taśmy na prowadzeniach łożyskowych i od tamtego czasu
moją regulacją, moja regulacja ogranicza się tylko do regulacji kąta. Na pewno nie ufam skali fabrycznej, ponieważ jest ona natrasowana z pewnym przekłamaniem, ale znacie mój sposób na ustawianie kąta w przypadku piły taśmowej. Mówiłem to w którymś z filmów, ale przypomnę jeszcze raz. Możliwie jak najszerszy kształtownik trasuję do kątownika ze stopką, także linię mam w 90 stopni i przykręcam tak natrasowany kształtownik, przykręcam wimadło i do tej linii natrasowanej ustawiam ramię tak, żeby brzeszczot, taśma zgodziła się, żeby była w jednej linii z tą linią natrasowaną i tym samym mamy idealnie ustawiony kąt na skalę, nie patrzymy. Także sposób bardzo prosty, aby ustawić maszynę w kącie i sprawdzony przeze mnie, jak widać, z dobrym skutkiem to działa, więc nie ma co psuć. Piła, jeszcze raz wspomnę, naprawdę jest wyeksploatowana. Ja ją kupiłem jako używaną i już, no nie powiem setki ton, ale no chyba bym nie skłamał, jeżeli bym powiedział, że dziesiątki ton stali ta piła już mi zcięła i jeżeli przyłożymy się do ustawienia, jeżeli pozwolimy maszynie powoli to przeciąć, nie szalejemy tutaj zbyt szybkim posuwem, to naprawdę wyniki cięcia, wyniki dokładności mogą być świetne. Ale wracając do samych kółek, mamy już obręcze. Czas teraz, aby uciąć z takiego pręta 25 mm, utniemy piasty, po czym zawiercimy otwory pod oś tych kółek. Ośkami będą po prostu zwykłe śruby, może coś około 8 wytrzymałości. Natomiast nie będę tutaj nic wiele kombinował. Może będą to po prostu zwykłe pręty i zakończone zawleczkami. Też by było to chyba dosyć fajnie wyglądało, ale tym się zajmiemy później. Na chwilę obecną muszę pociąć ten pręt na długość odpowiednią. A odpowiednią długością jest szerokość obręczy, do której musimy je dodać jeszcze jakiś zapas, ponieważ piasta musi wystawać poza felgę, aby ta obręcz nam nie tarła, nie obcierała o późniejsze mocowania. Także musimy piasta, ta ośka nam stworzy w pewnym sensie już dystans do tego, że obręcz nie będzie obcierała o późniejsze tutaj płaskowniki. Także na 50 mamy obręcz w plusie. Myślę, że jeżeli zrobimy 60, nasze osie będzie po 10 mm, po 5 mm będzie zapasu. Myślę, że w zupełności taka tutaj szerokość samej piasty wystarczy. Czas na cięcie. Mamy naszą piastę, musimy teraz przewiercić przez nią otwór. Nie wiem, co to jest za materiał, jest to materiał ze złomu. Mam nadzieję, że uda mi się go przewiercić. Natomiast w tej chwili wytrasuję oś tego pręta. 25 jest średnica, wysokościomierz ustawiony na 12,5 mm i przerysuję kilka lin w różnych płaszczyznach i przecięcie tych kilku lin wyznaczy mi oś tego pręta. Jak wspominałem, nie znam tego materiału i nie pociąłem całego, uciąłem tylko jedną sztukę na próbę. Przewiercę i zobaczę, czy uda mi się przewiercić na takiej długości ten wałek. Jeżeli nie, to będę ciął cieńsze, to znaczy krótsze odcinki i piasta tego koła będzie
stworzona z dwóch kawałków takiego pręta, nie z jednego. Ułatwi mi to pracę, ale zobaczymy, może jak raz uda się z powodzeniem przewiercić ten wałek. Pytacie mnie w komentarzach, dlaczego nie używam punktaka. Z jednej strony jakieś zakorzenione przyzwyczajenia do punktaka tradycyjnego. Poza tym punktakiem tradycyjnym jestem w stanie wykonać głębszy punkt, przez co wiercenie, dokładne wiercenie mogę zacząć od większej średnicy wiertła, więc zaoszczędzam czas. Natomiast jak widzicie, to jest napunktowane punktakiem automatycznym, z tym, że jest to punktak automatyczny firmy Bako, nie jakiś chiński chłam. I naprawdę robi robotę. Bez cięcia natrasujemy to jeszcze z drugiej strony, powiedzmy z boku, bo być może będę musiał wykonać tutaj dokładne punktowanie. Tak wygląda punkt. Jest dosyć, no jest, punkt jest jak punkt, po prostu kawał punktu. Z powodzeniem jakąś tam piątką wiertłem można by było zacząć tutaj wiercenie, może nawet szóstką. Natomiast tak jak mówię, punktak taki ma grubszy początek, więc jestem w stanie zapunktować głębiej, przez co wiercenie jestem w stanie rozpocząć od większej średnicy wiertła. Tylko dlatego sporadycznie używam punktaka automatycznego, ale również jest to spowodowane, tak jak wcześniej wspomniałem, jakimiś moimi zakorzenionymi po prostu przyzwyczajeniami. Myślę, że taki punktak super rozwiązanie dla stolarza, ponieważ w płycie robi punkty już naprawdę solidne. Poza tym mamy tutaj regulację, możemy rozkręcić, możemy zmniejszyć tą siłę bicia. No przy stali musi to być skręcone. Pytacie, czy za każdym razem ten punktak działa. No to jak widzicie za każdym razem on bije, nie ma z nim problemu. Także jeżeli jesteście zainteresowani takim punktakiem, mogę polecić z czystym sumieniem, ale musi to być punktak firmowy. Tulejkę udało się nam przewiercić. Niestety, o ile po stronie trasowanej, czyli po tej stronie, od której zaczęliśmy wiercenie, otwór jest centryczny, to po stronie drugiej, na którą już wpływu nie mamy żadnego, ten otwór dość mocno nam zszedł z toru i niestety jest przewiercona tulejka pod bokiem, co dyskwalifikuje tą tulejkę do dalszej pracy, dalszego użycia. Z uwagi na to, że nie mam tokarki i muszę sobie radzić na wiertarce, postanowiłem zastąpić taką długą tulejkę, zastąpić dwiema krótszymi i zdystansować je. Będzie mi taką tulejkę dużo prościej przewiercić i jak widzicie, już mam tulejki przewiercone i udało się to zrobić, powiedzmy, na akceptowalnym poziomie. Nie jest to dalej to, co chciałbym uzyskać, czy uzyskałbym na tokarce, ale do kółek, powiedzmy, takich wolnobieżnych w zupełności wystarczą nam takie dokładności. Pozostało mi zawiercić jeszcze dwie tulejki i przechodzimy do kolejnych etapów pracy. Obręcz mamy gotową, tuleje mamy gotowe, tuleje udało się dość fajnie, dość centrycznie wywiercić.
Tuleje zastąpią nam łożyska w tradycyjnych kółkach, natomiast śruba będzie osią tego kółka, więc czas najwyższy, aby w tej chwili połączyć obręcz i oś. Muszę wykonać piastę, muszę wykonać element, który połączy oś z obręczą, ale tym zajmiemy się w drugim odcinku. Ja na chwilę obecną z Wami się żegnam. Serdecznie zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do komentowania. Być może wywiąże się ciekawa rozmowa. Jestem ciekawy Waszego zdania na temat wykonania własnoręcznego, wykonania takich kółek. Myślę, że tu może ekonomicznego uzasadnienia nie ma, ale ogrom satysfakcji z tego, że wykonaliśmy taką pracę samemu. No i druga sprawa, że kółka będą naprawdę solidne i mocne, więc to drugie naprawdę przeważa za tym, żeby może nie zawsze na tą ekonomię patrzeć, a poświęcić nieco czasu i wykonać coś, co będzie nas cieszyło długie, długie lata i będzie nam służyć. No nic, cześć, trzymajcie się, hej!